Hej wszystkim, ja jestem Soła, to jest drużynowy deathmatch w polu bitwy 3. No i jesteśmy na polu bitwy, zapraszam do gry, oko na nas patrzy, a my biegniemy dalej. Teraz jak tak patrzy, jaka ta grafika jest dziwna, ale ja mam na low ustawione. To pewnie dlatego Salim i Ahmed, sprzedaż butów i dywanów. Idziemy do przodu, drużynowy deathmatch, oczywiście 4 drużyny po 4 osoby. Chyba do 70 tiketów, czy 50, czy 75. Nie mam zielonego pojęcia, sorry, trochę się zapowietrzyłem, bo tak szybko chciałem powiedzieć wszystko ładnie, a nie umiem tak mówić. Zmieniłem broń, nie wiem czy zauważyliście, pomyślałem sobie, a wrócę do AEK. Kiedyś grałem AEK-iem zajebiście, może teraz też będzie najlepiej na świecie tym AEK-iem. Ktoś tam biegł? Nie. Mapa jest zajebista, powiem wam, Bazar to jest jednak mapa niejakich mało. Nagrywałem dzisiaj taką grę, pewnie już ją widzieliście na YouTubie, bo ją chyba wrzuciłem. Boże, rzuca tą bronią jak szatan ją rzuca. Ogarnij koleś, karabin, lufa ci skacze. No nie, no nie zabija, to jest normal z taką bronią. Dobra, dobrze, że mam nieskończoną ilość magazynków, a tak naprawdę... Kurde, schował się. A rzeczywiście dwóch ich było, jeden zeskoczył, drugi gdzieś zniknął. Na początku myślałem, że wrogu stoi, nie wiem czy widzieliście jak tam puściłem salwę. Jednak się okazało, że kurde nie wrogu. Aj, fuck. Mogłem go oznaczyć, ale chociaż chyba on sam został oznaczony przez ten, przez system, bo mnie zabił, tak. Dzieje się tak? Zero killi są. Koleś ma taga brzydkiego, brzydkie słowa ma w tagu. Takich rzeczy nie wolno robić. Potem dzieci oglądają Butterfielda. Chociaż ta gra jest od 16 lat, nie? Czemu by miał dzieci oglądać? Zajebiście, ostatnią kulą, kurna, koleś padł. Gdyby nie to, to by było po mnie. Fuck. Masz tu leki, są. Fuck, i od tyłu wchodzą, no i nas wszystkich ściągną, tak to się niestety dzieje czasem. Dobrze, że drużynowo dobrze wypadamy. 8 kili drużyna, brawo. Ale tak właściwie to była druga drużyna, która wbiła, no czwarta drużyna ma najgorzej, bo wbija ostatnia. Więc trochę opóźniona, że tak powiem. Ale to nic, jak ktoś potrafi grać, to da radę nadgonić oczywiście. Tu nie pójdziemy, bo jest potem za daleki tunel, znaczy za długi. Mógłby być problem z wyjściem w to miejsce, dobra. Tam nie chcę chodzić. Powiem wam, że to miejscowa jest dobra, ten sam środek. To jest takie miejsce, gdzie można się zabijać i byłoby super. So, dostałem niedźwiedzia. No stary, no co ja ci poradzę? Koleś mi napisał po lewej u góry. No co ja mu powiem na takiego niedźwiedzia? Życie, samo życie, sam... Fuck. No ach, kurde, mogę od razu trzeba było pistolet wyciągać, jak zacząłem, żeby się ammo skończyło. Dobra. Niezłe. Aha, to jest ten koleś, którego ja zabiłem, że on niedźwiedzia dostał. No rzeczywiście, on tak leżał, wystawał trochę. Wracając do momentu sprzed 30 sekund. Czemu ja przeładowuję? Mam jeden nabój, no to super. So, tak dalej. Dobrze, że tu magazynków się nie... Znaczy zużytej, pozostawionej amunicji w magazynkach się... Nie ten, nie wyrzuca, bo bym kurde był bez ammo. Dobra. Trochę by nam się musiało życie odnowić, zanim wyjdziemy. 9. Tu się coś dzieje. Nie ma nikogo, dobra, albo nie. Idziemy ten, to będzie zajebista akcja. Czemu ja ciągle nie mam amunicji? Coś z tą bronią jest nie tak. Znaczy ciągle mam nieprzeładowany, przecież ja przeładowuję non stop co sekundę chyba. Dobra, idziemy tam, bo nas koleś kurna w plecy będzie rypał. Fuck. Masz tu apteczkę. Tu jest koleś. Słyszeliście? Fuck! Kurde, wiedziałem przecież. Jak się dałem zrobić?
Puściłem granat tylko po to, żeby usłyszeć, gdzie jest, żeby krzyknął. I krzyknął, że jest, i się jeszcze dałem zabić. No co za soł ze mnie. Co za soł. Strasznie cicho grę mam coś. Albo ta gra się taka cicha zrobiła ostatnio. Cicha niczym mysz kościelna. Cicha niczym mysz pod zapieckiem. Niczym kot na zapiecku śpiący razem z myszą. I mający na głowie poduszkę ciepłą z zapiecka. Tak cicha, najbardziej na świecie. Koleś, lagujesz. O fuck! Jak mnie zabił. Czekajcie, bo mówiłem wam o tej grze, w którą dzisiaj grałem. Fuck, rusz dupę. To jest gra darmowa. Tak jak mówię, film powinien być na YouTubie wrzucony. Gra jest darmowa, dość fajna taka jak na darmówki, dynamiczna. Fajne mapy są, naprawdę można se pograć trochę, potem postrzelać, pozabijać ludzi z przyjemnością. Ale tak jak mówiłem w tamtym filmie, nie wiem czy jest pay to win, chyba nie bardzo, chociaż na wyższych poziomach może i owszem. Trzeba by było długo pograć, żeby takie coś określić. Koleś to coś. O fuck, transporter wroga, trzeba się stąd ewakuować. No, ale za to jest darmowa, więc wiecie, można ściągnąć, pobrać, zobaczyć samemu, to jest najlepsze, bo szkoda by było kupić grę za stówę i stwierdzić, że się do niczego nie nadaje. Czasem się tak dzieje, my youtuberzy coś o tym wiemy, bo jednak trochę tych gier nagrywamy i one nie zawsze są fajne, Najgorszy jest moment, bo wiecie, jak biorę jakąś grę taką, taką, co nie zna nikt i w ogóle, no to se mogę... To może się trafić jakiś krab. Najgorsze jest, jak są jakieś hity, wiecie, AAA gry, te najwyższej klasy i człowiek bierze tą grę i kurde, się okazuje, że to jest gówno. Jedynym powód, dlaczego w nią zagrał, no to ludzie, wiecie, były reklamy, był ten, no, fajna gra, to pogram, nie? Chyba nie bardzo. Czasem właśnie jest tak, że lepiej... Kurde, no nożem nie mogłem go zabić. No koleś, co się stało się? 12 kili, dobrze. Ach. Ostatnio tą armę kupiłem i powiem wam, że jestem tak trochę sceptycznie nastawiony do tego, co się z nią będzie działo. Bo... Sama gra jest fajna. W Alfie była fajna, fajnie były prezentacje tych różnych rzeczy pokazane i teraz jak grałem, też były fajne prezentacje rzeczy, znaczy fajnie to wyglądało, wiecie, pływanie pod wodą, nurkowanie tam z karabinem i tak tego typu rzeczy. Jeśli chodzi, mówię, o sam zamysł gry jest zajebisty, ale próbowałem streamować wczoraj i niestety mi skraszowało ją dwa razy na zwykłej podstawowej misji. Druga sprawa jest taka, że nie ma nic poza takimi zwykłymi misjami i serwerami multi, a na serwerach multi są same jakieś takie dziwne tryby, które ludzie porobili. A wiecie jak to jest z trybami, które ludzie robią. No nie zawsze działają, szczególnie jak gra dopiero miała premierę. To nie można się spodziewać, że jakieś takie mapy robione przez graczy będą zajebiście działać, nie? Zazwyczaj one działają dopiero w którejś późniejszej wersji. Aktualnie wygląda tak, że mi się wydaje, że dużo rzeczy po prostu nie działa. No i ty. Kurde, ten koleś tam dalej siedział, co on nie ma życia? Ile można siedzieć za jednym rogiem? Więc wydaje mi się, że będzie trzeba sporo poczekać, zanim się fajne mody pokażą do tej gry. Chyba, że ja mówię o czymś, nie wiem. Ale gadałem z Moskitem i tak ciężko mu było cokolwiek dla nas znaleźć. Jest ten Wasteland, jest ten, no takie wiecie, jak były w Armii Dwójce, DayZ robią dopiero. Fajnie by było, jakby zrobili, ale czy ono będzie lepsze, czy nie, czy poprawili AI, czy wiecie, grafika jest na pewno lepsza i to, tam jest zajebista grafika, ale z drugiej strony coś zdupczyli na tym. Na multi performance pad, tak, że ma 5 do 10 FPS-ów i ja myślałem, że to tylko tak, ja tak mam, ale ktoś jeszcze, kto tam wtedy grał z nami? Brod i Moskit, nie, Moskit miał podobnie, albo Brod, nie wiem, kurna, kto już miał tak zwalone. I potem przeczytałem na forum, że to nie tylko, my, tylko ta gra tak ma. Na multi aktualnie. Fuck, od tyłu. No i to po prostu smutne jest. Tak, granat, niedźwiedź.
Podnoś się, koleś, i walcz. Udało mi się go podnieść? Żyje? Nie, chyba padł. Ale mu niedźwiedzia strzeliłem. No nic, ale mam 44 tikety. Chyba jest przy 50 koniec, bo słyszę już muzyczkę, że zaczyna grać taka bardziej dynamiczna. Ten AEK całkiem niezły, powiem wam. Jest takie, trochę taki kapiszony, jakby strzelał, ale chyba trochę szybszy jest niż ten mój ulubiony 416, coś tam. Karabin maszynowy, no co ja wam będę dużo opowiadał. Karabin maszynowy to jest karabin maszynowy. Fuck! Od pleców, no nie! Kurde, jeszcze nic nie straszyłem. Sołci, bo nie umiesz grać, lamo. Koleś. I kto to mówi? OPS. Który to jest OPS? 5 do 11, co za koleś. Stary, sam się naucz grać. Dobra, ale wygraliśmy chyba, nie? Czy... No, moja drużyna wygrała i to mi się podoba i to jest kawał dobrej gry w takim razie. 16 do 6, no i co? Kto tu nie umie grać, a OPS 15, kurna, stary. Myślę, że powinien spojrzeć na siebie, na swój wynik. O, drużynowy deathmatch, 10 tysięcy, nie wiem za co, że zagrałem, super sprawa. Pokażmy jeszcze raz wyniki. Tak czy siak, trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym filmie z Pola Bitwy 3. Pa, pa.